Cześć, to Macie, witajcie w kolejnym odcinku serii House Flipper Luxury. Tutaj robimy dalej zlecenie dla nowego gracza w mieście. Mamy już zrobione 42%, więc jestem ciekawa, czy uda nam się to dzisiaj skończyć, ale o tym się zaraz przekonamy. Dobra, ja bym chciała najpierw popowieszać te obrazy. Aha, one są małe. Dobra, więc kupmy je największe, jakie są. W L-ce może być czarna rama. Wydaje mi się, że będzie ok. Dobra, jeden musi wisieć tutaj, bowiem tutaj zostaną wtedy cztery. I tak, tego sobie powiesimy tu. A tutaj sobie powiesimy o kolejny. O, nawet nasza Warszawa, pięknie. O, dobra. I teraz sobie powiesimy. A nie, to jak ja to patrzyłam, że było ich pięć, nie sześć. Dobra, czy ty wisisz tu? Tokio, chodź. Będziesz wisieć tu. I tutaj obok powiesimy sobie o kolejne. Proszę bardzo. A właśnie troszkę rozsunie. I też powinno być git majonez. Dobra. O, ty troszkę. Pokaż, gdzie to tam. Aha, to w sumie ty jesteś ok. A ciebie w ogóle trzeba byłoby bliżej przesunąć. Nie wiem, jak ja je wcześniej mieściłem. Dobra, powieś się na razie tu. Zaraz cię ładnie ustawimy. Dobra, i Elka. O, no i jest. Dobra, teraz tak, mamy sześć biurek tutaj postawić. Ja bym te biurka dała ciemne, wiecie co? Na czarne drewno, tutaj wszystko w czarnym. Sześć biurek. Jakby je tak postawić, tak... Nie, czekajcie. Muszę stanąć tu. Cyk, cyk, cyk i teraz w drugą mańkę, o tak. O. I niech sobie wszyscy razem pracują, tak? I tutaj mamy takie fotele. Tutaj dodatki da białe do tych foteli, o. I proszę, raz, dwa, trzy. Jeszcze lampy musimy dać. Pyk, pyk i pyk. Dobra, mamy to, lampa sufitowa. Trzy takie, mogą być jasne. Powiem wam, że skaranie boskie miałam z tymi lampami w korytarzu i tak dalej. Według mnie one są krzywo. Te też są krzywo. Bardziej bym tak chciała na środeczku. O. Coś takiego. Tamta jaka krzywa, matko. Aż przesuń się trochę. Okej, i dziennik pomieszczeń. Co my tutaj mamy jeszcze zrobione? Ścianki. Oni chcieli właśnie coś takiego. Dajmy tutaj czarne. A jakby ich oddzielić tymi? Ile ich mamy mieć? Sześć. To czekajcie, ja mam wizję. Może głupia, ale wizja. Weź się tu, podsuń. Bo tam jeszcze jest sporo miejsca, nie? Ale patrzcie, jakbyśmy zrobili tak. Podsuń się o tyle. No to łączone ma być na pewno, tak? Tak sobie wymyśliłam. A, tutaj, daj tą, no nie tędy ta inspiracja cała. No, wy możecie mi sugerować, a ja widzę po swojemu. A jakby... Jednak te przeszklone... Nie, no ja chcę tutaj... Nie ten kolor. Patrzcie, jak ja to zrobiła... O tak. I oni by tutaj mieli takie zielone. Ale nie, bo mi nie są one szerokości biurek. Nie są szerokości biurka, to mi to nie pasuje. Dobra, to dam jedną tu. Czyli będziemy musieli ustawić te biurka tak, jak były. Chyba, że... Czekajcie, wróć. Daj tą inspirację całą. O. Aha, to są żwirki. A to niech będzie taki na przykład. Też nie jest takiej szerokości, jakiej ja bym sobie życzyła. A to powiedzmy, czekajcie. Weź to stań tak, jak ja chcę. Tu. Chodzi mi o to, wiecie co, że... Będą mieli takie prześwity między sobą, żeby porozmawiać. O, widzicie, taki tutaj między tym mogą sobie coś tam pogadać. Tylko ciebie jeszcze bym przesunęła. O, tak bardziej. Dobra. Nie wygląda to tak głupio, jak myślałam. Tak, jak pomysł jest dziwny, to zawsze mówię, że jest głupi, a nie głupi.
O. Zobaczymy. Dobra, co wy tej inspiracji jeszcze potrzebujecie? Pokaż. Aha, jeszcze jakieś tam. Daj jeszcze jedno i damy tu fioletowe, żeby było raz coś inszego. I może tutaj tak przy tym da radę postawić, żeby mi nie zasłaniało. A jeszcze jedną rzecz. Aha, to są dwustronne drzwi, okej. Okay. Nie, bo myślałam, wiecie co, że sobie zostawimy jedne drzwi, ale to nie, to w takim razie nie. To wiecie co jeszcze inaczej? Tu jest ten, tu jest ten. Daj się przewieźć, będziesz tu. Tu. I ty tu. I tutaj sobie wstawimy jedną taką roślinkę. Dawaj, fioletowa, czarna. O, akurat. I drugą tak samo tutaj sobie wstawimy. I też będzie. Dobra, podsuń się. I tu mi się kolejna zmieści, a tutaj dajmy różową. O. I proszę, i pokoik jest wykończony. Nie powiem, że tak źle to nie wyszło. To jest ciekawe, co tutaj wstawiło mnie. Dobra, wychodzimy z tego interesu. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. No to chodźmy po sąsiedzku. Dzień dobry. Możemy sobie tu posprzedawać z tego, co widzę, pobawić się. O, ty zostajesz? Dobrze. To stolik się nie podoba, ale drzewko już tak. Ciekawe. Dobra, i jeszcze śmieci. Gdzie są śmieci? Tak, lampa, tak podejrzewałam, że się nie ten. A ten? To co przedtem nie chciało mi sprzedać? Dobra, mniejsza, nie interesuje się. Zrobiłam, co miałam zrobić, jest git. Dobra, myjemy podłogi. O, tu już inspiracje jakieś do ścian mamy. Okej, posprzątane. Teraz tak, zamontuj, żaluzja. Zasunięta, przedmiot, rzutnik. Ułóż płytki podłogowe. O, to płyteczki możemy sobie ułożyć, zadania. Dawaj. No i pięknie mamy to. Teraz tutaj kolory pewnie będziecie chcieli. Dalej ten kryształ dominuje. A dajmy tutaj na ciemniejsze, wiecie, te panele. I ich ja potrzebuję dwie paczki. Gdzie ten kryształ ja zostawiłam? Halo, tam jest, dobra. Się przydasz, resztę ścian w kryształe pomalujemy. O. Dobra, dawaj te panele. Panele rzucimy sobie tylko na tą ścianę, gdzie będzie, powiedzmy, rzutnik wstawiony. Dobrze, że nie powiedzieli mi, ile czego mam tutaj ułożyć, żeby nie było problemu, tak jak z tą naszą babeczką. Dalej, słuchajcie, jakąś traumę mam z tą babką. Dobra, to sobie rzucimy. Teraz to dawaj. Teraz tak zwróciłem uwagę, że ten kryształ to taki troszkę w błękit jakiś wpada. Teraz miałam durną myśl, że można byłoby mieć wałek na dwa wałki na dwie ręce i byłoby szybciej. Tak, ja i moje pomysły. No to jest o tyle fajne, że macie, mamy dużo okien i nam się powierzchnia do malowania zmniejsza od razu. Będę ryzykować, że mi farby zbraknie. Dobra, mamy to? Mamy to. Zatrybiło. Farba out, bo mi tu będziesz przeszkadzać. Stój tam. Dobrze, teraz tak. Weźmy się za te rolety może. 12 rolet. Może mogą być takie bielsze. Mówicie? A no tak, to 12 się zmieści, bo dwie na okno. Można od razu było dłużej, szeroki kupić? A, może takie lubią. Dobra. Dobrze, to szybko i przyjemnie się montuje.
Tyle dobrego w tym wszystkim. A przy okazji nie muszę się mocno skupiać na tym, co robię i mogę sobie patrzeć za okno, jakie tutaj widoki są. Naprawdę, tutaj twórcy gry bardzo fajnie to zrobili, że to, co się dzieje za oknem, jest też ruchome, że tak powiem. No macie, wcześniej jak jakieś domki robiliśmy, no to wiadomo, dom sąsiada stoi, no i tyle, nie? A tutaj patrzcie, woda jest, jakieś te... To listki czasami przelatują, to tamto. O, fajnie to wygląda. Cieszę oko, tak to powiem. Dobrze. Ile już tego zmontowaliśmy? 10? Nie 10, 8. 8, tak dobrze mówię. Tak teraz pomyślałam o pracy biurowej i aż mnie ścisnęło, że mam ochotę na pizzę. Nie no, umówmy się, że ja pizzę jem 2-3 razy w tygodniu, więc to nic dziwnego w sumie, no, ale tak teraz mnie naszło. Dobra, mamy to teraz tak, mamy kupić rzutnik. Czy ten, aha, rzutnik ma być tak, podwieszany pod sufit. Ja chcę, żeby właśnie w tę stronę był, bo ta ściana będzie robiła za miejsce. Czekajcie, muszę go obrócić. Tu, włącz. O! Patrzcie, ideolo. Jeszcze bym go tylko troszeczkę tak na prawo przesunęła. No. Niemalże równo. Dobra, super. Teraz dwa stoły skórzane. Co to jest glorioza? Brzmi jak jakaś choroba. Dobra, to jest jakiś krzak. Dobra. Ekran projektora. Kupmy duży. O. Proszę. Ja go nawet wyżej podwieszę. O! Chyba równo. Dobra, dajcie teraz mi te dwa stoły. To daj. Nie, taką mam podłogę. Nie, to ma być tu, a dół ma być czarny. O! Dobrze. I tak, 10 z krzeseł. Ja bym to zrobiła o tak. Najpierw tu. O! Dobra. Jest to mniej więcej na środku? Chyba jest. Dobra, dajcie tą gloriozę. Używałam tego kwiatka, nie będę ukrywała, że nie, ale nazwy nie pamiętałam. Tak po skosie. I tu dajmy jedno tak w kąt, żeby tam nie zasłaniał. Lampy sufitowe, no skaranie boskie z tymi lampami sufitowymi. Ja wiem, czy przed rzutnikiem się wiesza lampy? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale ja powieszę. Dobra, tu jedna. I tu druga nade mną gdzieś. Dobra, i lecimy teraz te krzesełka. Krzesełka dajmy to białe, a to dajmy czarne. I będzie ok. Ma być krzeseł, proszę Państwa, 10. Raz, dwa. O, rzutnik łbem zaczepiam chyba. 3, 4. Wychodzi na to, że to 10 będzie przed rzutnikiem, ale to nic. Jak trzeba będzie, to będzie odsuwane. No i dobra, i kolejny mamy ten. To jest niby jadalnia, tak? No niby. Niby to dobrze powiedziane. Tutaj to jest pokój po prostu. Dobra. Idziemy tu. Dzień dobry. Już sprzątamy wszystko, co się nie podoba. Nie podoba się wszystko, jak zwykle. No nie to. To. O, i tutaj patrzcie. Nie, ta ściana zostaje. Już się przestraszyłam, że tamtą ścianę nie tego. Dobra, to ja najpierw się pobawię w wyburzanie, no bo później sobie posprzątam. To ma być pokój dzienny. No zobaczymy, co z tego będzie. Mam od razu te drzwi sprzedać. Ale to nie popatrzyłam, zaraz to się ogarnie. No tutaj będzie duży pokój. No i kolejne. Już 30 metrów dobiliśmy. Powiększenie pokoju. Dawaj to. Tu. No jeszcze ty, spadaj. Dobra, wiecie co, ja to muszę jednak teraz posprzedać, bo już mi powoli przeszkadza to w rozbrajaniu ścian. No nie, znowu tyle tych segregatorów. Czemu to się nie może sprzedać od razu z całym regałem?
Tak, lampy jak zwykle też się nie podobają. Nie wiem, co oni do tych lamp mają, że nie. Ale jednak nie. Nars, a bo ja nie dosięgałam tego. Myślę, czemu ja nie mogę tych roletek sprzedać. O, i tutaj też kolejny syf. Dobra, lecimy dalej z młotem. Czemu to... To zostało? Halo. No, nara. Tak samo i te. Dobra, lecimy tu. No już 44 metry, patrzcie, się zrobiły pomieszczenia. Więc no bogato. A tutaj te rolety ja nie miałam sprzedać, co wisi na oknie? Mnie teraz zastanowiło. Mogę? Tak. Te rolety też nie pasują, ok. Tutaj lampa. Ten. Drzwi. Dobra. Dalej młotujemy. No tu ładne pomieszczonko, słuchajcie, się zrobi, tak jak widzę. Jeszcze jak zaraz wyczyścimy sufit i wszystko, to już całkiem będzie. To w sumie już wiem chyba, dlaczego tam było, że tylko 42% nam zostało na wykończenia. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy to dzisiaj skończyli. To jednak trochę czasu jeszcze doprowadzenie tego wszystkiego raczej nam zajmie. O, już 52 metry, jeszcze śmieci do posprzątania. A tam jeszcze z tyłu nie mamy jednego pomieszczenia po prawej do zrobienia? Ja też chyba. Tak, bo widzę na mapce. Więc też nam zejdzie, zajdzie. Nie, jeszcze jeden odcinek na pewno przewiduję z tego remonciku. Tych ścian też sporo do wyburzenia. Tutaj jeszcze ta. Duża kuchnia już się zrobiła, 70. No, w sumie, no, tak przerwy na lunch w korporacji. No tak, tak, zgadzam się. O! Punkta ja dostałam? O matko! Naprawdę ulepszenia. Demolka. Patrzcie, ja nie wiedziałam tego. Burzenie szybsze czy moc zwiększona? Burzenie weźmy. Nie wiedziałam, że ja tutaj to mam jeszcze nie tego. Nie rozpracowane do końca. A widzicie. Gra ta jednak mnie jeszcze potrafi zaskoczyć czymś. No bo klienci, to wiadomo, klient zawsze czymś genialnym przecież zaskoczy, nie? No faktycznie, troszkę szybciej się to burzy. Tylko czekajcie, ja sobie tutaj to posprzedaję, bo już mi zaczyna to przeszkadzać. Nie, gniazda nie sprzedajemy. Okap, lampa jak zwykle. Czy to nie zostało? Chyba nie zostało. Miałem się pytać, czy nie zostały żadne... Włączniki świateł czy coś, ale to najwyżej je w trakcie sprzątania znajdę. Drzwi przesuwane, te, bo są zepsute, dobrze, rozumiem. Wszystkie drzwi? Dobra, będziemy stawiać nowe. Te nie? To które? Nie mam pojęcia. Dobra, burzymy dalej. Ja nie będę na razie tego szukała. Jest mi na razie do szczęścia potrzebne. W trakcie się znajdzie. Jeszcze instalację trzeba posprzedać. No łazienka mamy z drugiej strony, to wiecie. Nie jest nam to tutaj potrzebne w tym miejscu. Może zanim ja resztę zacznę sprzedawać, to sobie posprzątam, wiecie? No nie wiedziałam, że to jest do tego. Do sprzedania, dobra. No nie, aha, tu są te talerze. Bo się zastanawiałam, gdzie tu są talerze, o których on mówi. Dobra, tu jest instalacja. A to?
Dobra, jakiś niewyrostek nam został. Co jeszcze standardowy włącznik? Ten. Gdzie, patrzcie, gdzie te włączniki wszystkie są. Nie wiem, czy pospadały, czy o co chodzi. Dobra, ja najpierw może jednak posprzątam. No i od razu czyściej i piękniej się robi. O, żeby tak w normalnym życiu dało się sufity fajnie podoczyszczać. O, ho, ho. Tu jeszcze. A tam na drugiej... Dobra, po drugiej stronie nie damy rady. Okej, gdzie wy macie te włączniki? To są gniazdka. Halo. Dobra, tu jest jeden, a jeszcze jeden? To nie. Dobra, powiedzmy, że jak zwykle ślepa na jedno oko, połóżmy płytki. Można płytki położyć już jakieś? Można. Dobrze, to mi więcej na razie nic nie potrzeba i będę zadowolona. To chyba, to jest ten włącznik. Tak, to jest ten włącznik? Nie. Albo taki biały się wydawał. O, leży, widzicie? Mówiłam, że trzeba ten... O, okno będziemy czyścić, patrzcie. Mówiłam, że trzeba podłogę zrobić, to wtedy będę wszystko już widziała, jak należy, prawda? Dobra, jedno zrobione. O, i od razu jak pięknie stateczek na dworze widać, nie? Dobrze. Właśnie, chciałam zobaczyć jeszcze przed chwilą, ale już nie dojrzałam. Jaki ten, na jaki kolor tu malujemy, czy znowu na kryształ, ale nie dojrzałam. Dobra. Tak chyba szybciej się jemy je z góry na dół. Mam wrażenie. A zostawię tę smugę, zobaczę, czy mi zatrybi. Zatrybiło. Zmodyfikuj układ pomieszczenia. Tutaj chyba muszę coś dobudować. Wybuduj ścianę. Tak. No to ściana to będzie taka. Halo, panie, wstaw. Bo muszę sobie jeszcze pomóc. Tak, sio. I teraz daj tą ścianę tę. Czyli mam jeszcze to górne sobie rozbić o to? Chyba tak. Dobra. O, jest. Znowu żaluzje. Proszę pana. Dobra, ja najpierw ścianę. Czekajcie, bo ja się muszę zastanowić. Wyjdźmy stąd. Tu było na jasno. Tu jest jasna łazienka. Tu jest ciemno. To jest duża przestrzeń. Dajmy ją z jasnem. Z jasnym może motywem, co? Weźmy, kupmy sobie te płytki. Płytki, panele. Tyle. I co, znowu kryształ? Kryształ, dobra. Kryształ mamy na korytarzu. Chodź, kryształ. No dobra, a dawaj to sobie na te ścianki boczne rzucimy, a resztę damy w białym. Bo podłoga chyba wszędzie jest taka sama jasna, nie? Jak mi się coś wydaje. Teraz pójdę do sąsiada, zobaczę. Tak, tu jest, znaczy jasno, ciemno. Chyba wszędzie taka sama, dobra, mniejsza. Nie jest to istotne i potrzebne mi do czegokolwiek w tym momencie. Dobra. Rzucaj te panele. Znowu tyle tych żaluzji sobie wymyślili. Oj, tą brzydką ścianę w końcu schowamy. Bo ściana akurat okropna. Tak teraz myślę, że ja tylko trzy paczki paneli by mi wystarczyło. A patrzcie, jednak nie. Trafiłam jak nigdy. Nie, dobra, nie będę kombinować, bo miałam, słuchajcie, wziąć
Wziąć tutaj jeszcze te, położyć, ale jednak nie. Dobra, żaluzje. Żaluzje za chwilę. Ja na razie tutaj sobie tu pomalujemy. Jeszcze podejrzewam, że drzwi chyba będziemy jakieś wstawiać. No, z tej strony po ludzku wygląda. Za plecami jeszcze nie wygląda, ale to chwilka. Dawaj więcej farby. Patrzę, fotel, lampa. Znowu rzutnik tutaj w kuchni? A chyba, że Netflixy będziecie oglądać na rzutniku. To chyba, że o to chodzi. W trakcie jakiego lunchyku. Ja najchętniej od razu też drzwi wstawiłam. Zaraz wejdziemy w opcję kupowania, zobaczymy, czy drzwi są. Widzę, że po sąsiedzku też drzwi będą wymienione. Dobra, tutaj już ok. Farba jak zwykle out. Ok, was też sprzedam, chociaż podejrzewam, że być może przydacie się na inne pomieszczenie, ale to sobie dokupię. Dobra, czekajcie, chcę zobaczyć zadania, czy są. Są drzwi, widzicie? Tylko jedne? Dobra, wstawię je tu. Nie pytam, dlaczego jedne. No serio jedne? No serio jedne. No to jest do rzutnika. Jest rzutnik. I 8 biurek. No nic, może jeszcze będą chcieli drzwi. Dobra, weźmy się za te rolety. Oni tych rolet to wszędzie chcą. W każdym pomieszczeniu. Ok, teraz można sobie je pomontować. Muszę powiedzieć, że to zlecenie jest bardzo przyjemne. Jest takie dość proste, bo biura zawsze są oklepane mniej więcej w tym samym stylu, więc tutaj też nie ma za bardzo co szaleć. No, co najwyżej zostawiałem tych stołów, bo tutaj się teraz zastanawiam, czy z tego stołu to jest, mamy tam 8 stołów, prawda? Czekajcie, 2, 2 i 2. Jakby je tak zrobić z nich kwadrat i w środku pustą przestrzeń, to kwestia, ile będą chcieli krzesła, bo jakby chcieli, czekajcie, 2, 4, 6, 8, 10. No, coś by z tego mogło być. Zaraz zobaczymy, jak to pokombinujemy ze stołami. Teraz tak patrzę, że w sumie te okna fajnie byłyby, jakby były białe chyba, bo tutaj te rolety tak dość mocno kontrastują, a takie to by nie było takiego kontrastu, nie? Biały z czarnym. O, dobra, ostatnia roletka. Mamy to. Dobrze, i teraz tak, tutaj dekory to Zara. Takie stoły, to robimy tak jak tam, że tu będzie czarne drewno i tutaj białe. Tylko jeszcze chwila. Stołów ma być 8, krzeseł ma być 8. Okej, dobrze. To już. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Patrzcie, jakbyśmy zrobili tak. Raz. Dwa. I teraz zrobili tak. Tutaj. Raz. Dwa. W tę mańkę tak samo. Raz i dwa. I teraz tędy go znowu przykleimy. O, coś takiego. Wiecie, takie nietypowe. No, nie róbmy wszędzie wszystko tak samo, nie? Dobra, daj te krzesła. Ono też tutaj czarne. Teraz sobie zdałam sprawę, że tamto, co kupowałam, krzesło było białe. Naprawdę. Raz, dwa. Tu obkręć, raz, dwa. Białe, niebieskie, przepraszam. Kupiliśmy z niebieskim obiciem. O, patrzcie, to całkiem nieźle wygląda. Dobra, teraz tak, ekran rzucimy sobie na tę ścianę. Daj ten rzutnik, niech będzie biały. Daj tu, weź go włącz, bo ja muszę widzieć. Ej,
Krzesło mi przeszkadza. Jeszcze troszkę w lewo. Dobra, będzie. Teraz daj mi to. Dajmy duże, bo nam duże akurat pasuje. Ten rzut nie chyba bliżej trzeba, wiecie? Nie wiem, czy ten rzutnik taki krzywy? Nie. Tu. Dobra, będzie. Będzie git. Teraz tak, co jeszcze wy tam chcieliście? Lampy ścienne. Tak, o, takie coś. Z takim czymś do takiego czegoś. Dobra, białe. Ma być ich 5, tak? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. 4, 5. Dlaczego 5? Dobra, jedną dam tu. Tu. No i tą piątą gdzie ja mam sobie przyczepić w związku z tym? Ta piąta jest tak tutaj w tym momencie niepotrzebna. To będziemy mieli 6. No co, musi mi być symetrycznie. O, dobra. Teraz tak. Jeszcze te lampy przeklęte, których nie lubię. Nie znoszę naprawdę wieszać lamp. To jest coś strasznego. To jest mniej więcej na środku, a gdzie tam na środku? Tu jest gdzieś bardziej środek. Dawaj te lampy. Co, że ja sobie wskoczę tu. Tu. Daj tu. I jedno będzie tu. Nawet powiedzmy, że równo. Dobrze, kochani. Na dzisiaj to będzie tyle, to pomieszczenie. I tutaj zobaczmy jeszcze, ile mamy do wykończenia. Tu jest pomieszczonko. Tu kolejne łazienki. Ta już zrobiona. I tutaj chyba to jeszcze... O, to będziemy jeszcze dokończyć. No tak, niby 42% było zrobione, a i tak sporo pracy jeszcze przed nami, nie? Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!